Skąd ten zapach? Myślałem, że pachną tak samo pięknie, jak pięknie je pani namalowała. Ależ zapachu nie da się namalować. A dlaczego one tak pachną? Panie Hip-Hipie, pan wie? Nie wiem, ale obiecuję zbadać tę sprawę. Ile kwiatów. Zawsze was tu tyle było? Hip-Hip dziś jakiś odmieniony taki. Ciekawe dlaczego? Dlaczego? Panie Hip-Hip! Oj, zapędziłem się. La la la, la la la. Mamy piękne zleconko. Jutro ci opowiem. Zleconko? Piękne? La 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 la. O, dawno tu jesteście? Mam do was jedno pytanko. Od pani Róży. Dużo się od was nie dowiem. Hip-Hip? Śpisz na parapecie? Nie, wcale. Chciałem zobaczyć wschód słońca. Ależ słońce w lecie wstaje około 4, a mamy 8. Co? Już 8? Pora wstawać. Śnił mi się taki wielki kwiat. Wielki jak ty? Prawie. Namawiał mnie. Zapachem. Czekaj. Już wiem. One chcą kogoś zawołać. Co takiego? Kwiat? Zawołać? Ciebie? Mnie? A bo ty nic nie wiesz. Chodzi o kwiaty. Musimy się dowiedzieć, dlaczego kwiaty pachną. I co ci mówi twój nos detektywa? O,
Nic. Trzeba się zaczaić. No. Skoro kwiaty wysyłają zapach i chcą kogoś przyciągnąć, to trzeba zorganizować zasadzkę. To jest myśl. Hurra! Hip, hip! Weźmy naszą praktykantkę. Misia, pobudka, idziemy na akcję. Co? Co się dzieje? Tak w środku nocy? Nie po oczach tym światłem. To chcesz zostać detektywem? Wskakuj. Gdzie staniemy? Tu? Może tu? Tu! Hip, hip! Zapomnieliśmy o czymś! O. My nie pachniemy! Rzeczywiście! Sekunda! Woda kwiatowa! Jak znalazł! W takich warunkach mam pracować! Stoimy już tyle. Czy coś by to zmieniło, gdybyśmy usiedli? Bywają krótsze łodyżki. Widziałem też kwiaty, które rosną przy samej ziemi. O, tak wyglądały. Wiesz, ten kwiat, który mi się śnił, mówiłem ci... Niełatwo jest być detektywem. To trzmiel! Co on tam robi? Agencja detektywistyczna! Muszę się dowiedzieć! Co pan tu robi? Co ja tu robię? Raczej co pani tu robi? Ja wpadłem tu coś przekąsić. Zwykle nie widuję mrówek na kwiatach. Bo ja nie jestem zwykłą mrówką. To widzę. Będę detektywem. Teraz mam praktyki. To moi szefowie. W akcji. Też lubię sobie pospać. Czasami muszę przez to nieźle się nalatać, bo te pracowite pszczoły wstają rano i wszystko spijają. Ale tu na szczęście jeszcze nie dotarły. Wy coś tu pijecie? Ja nie mogę, ale zapach! Jakie pyszne! Tylko spróbuj! Ale jak? Nie mam takiej trąbki jak ty! Zbierasz nektar dla mnie? Pycha! Często tu wpadasz? Ja? Pewnie! Ej! Mam wam tyle do opowiedzenia! O, właśnie się za tobą rozglądaliśmy. To mój przyjaciel, Trzmiel. On codziennie się stołuje w naszym ogródku. Gdzie? Gdzie? Wszędzie, gdzie są kwiaty. Ich nektar jest taki pyszny. I słodziutki. Kwiaty mają jakiś nektar? Można go pić? Jeżeli tylko ma się taką przyssawkę. Wygląda jak trąbka. No ale dlaczego kwiaty pachną? Żebyśmy mogli do nich trafić. Jak widzę taki kolorowy kwiat i czuję jego zapach, to wiem, że warto na nim usiąść i... Niam, mniam! Zresztą nie tylko ja. Bzz, rozejrzyjcie się dookoła. Ale co z tego mają kwiaty?
Po co im jakiś, za przeproszeniem, darmozjad, który napije się i poleci dalej? Ohohoho, tylko nie darmozjad. Wyświadczamy im wielką przysługę. Dzięki nam rośliny mogą mieć owoce i nasiona, czyli mogą się rozmnażać. Kwiaty? Rozmnażać? Kwiaty, a właściwie rośliny. Spójrzcie na te lilie. Z nią się już znam. To jest słupek, a to pręciki. Pręciki brudzą, bo to są zbiorniki z pyłkiem. Patrzcie tylko, jak ten motyl pobrudził sobie łapki. Bzz. I o to właśnie chodzi kwiatom, żeby pyłek z pręcików znalazł się na słupku. Kwiaty zachęcają zapachami i kolorami, żeby ktoś na nich przysiadł i przy okazji przeniósł ten pyłek. Po jakimś czasie kwiat zwiędnie, ale ze słupka powstanie owoc z nasionami. No a z nasion za rok wyrosną nowe rośliny, zakwitną nowe piękne kwiaty, a z nich owoce. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawe. Proszę się częstować i zapylać nasze kwiatki. Kiedy wpadniesz znowu? Wiesz, dzięki tobie zostałam prawdziwym detektywem. Kto by przypuszczał? Nie dość, że są piękne, to jeszcze takie sprytne. Muszę o wszystkim opowiedzieć pani Róży. Może mała nasza bohaterka też zje ciasteczko? Dziękuję, opiłam się dziś nektarem. A zresztą, nie muszę się odchudzać. Jabłeczko mnie pycha. Może to dzięki trzmielowi jemy to ciastko, bo zapylił wcześniej kwiat jabłoni.